Czy mamy jakiś monitoring stad odnośnie mastitis w Polsce? Czy wiemy, co mamy? No jest to dostępne, chociażby raporty wynikowe nam umożliwiają rozpoznanie problemu poziomu zapaleń podklinicznych, ale jeśli chodzi o uśrednienie tego typu wyników i uzyskanie spójnych informacji z takowych nie udało mi się znaleźć. Absolutnie, co uważam, że jest wielkim błędem, nie mamy informacji o zapaleniach klinicznych. Na fermach, których odwiedzam bardzo często, w ogóle nie prowadzi się notatek w tym zakresie. Może co najwyżej antybiotyków, jakie się używa, ale nic więcej z tego nie wynika. Nie sprowadzamy tego do liczb i nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, jak duża jest problematyka. W związku z tym, w zakresie zapaleń klinicznych jest bardzo duży niedobór tego rodzaju informacji. Jeśli chodzi o zapalenia podkliniczne, nie powinno być problemu, ale też póki co nie stosuje się tego typu analiz, nie mamy dostępu do tego typu wyników, mimo że dane surowe są, prawda? Czyli hodowca nie jest w stanie powiedzieć, jaki ma procent zapaleń klinicznych w ciągu roku w stadzie? W większości przypadków nie prowadzi tego typu informacji. A jaki powinien być ten procent? Maksymalnie? Procent powinien być zgodnie z tym, co podaje National Mastitis Council. Jest wartości poniżej 30% krów w ciągu roku, a w dniu wizyty, to co się zwykle praktycznie najczęściej sprawdza, powinno być to aktualnie mniej niż 2,5% krów, które są aktualnie leczone bądź są w karencji. Jeśli w dniu naszej wizyty jest ta wartość mniejsza niż 2,5%, to mniej więcej się to przekłada na te 25-30% w ciągu roku i to jest wynik akceptowalny, dobry.